Cześć, w tym odcinku pokażę Wam najtańsze 125. Na początku powiem Wam jeszcze, że myślałem o opublikowaniu filmu, który chcieliście pod ostatnim filmem. Często pisaliście w komentarzach, że chcielibyście najtańsze motocykle o pojemności 50 cm sześciennych i oczywiście właśnie taki film powstanie, niemniej mam do Was takie pytanie. Napiszcie mi w komentarzu, co chcielibyście bardziej, jaki odcinek. Czy mają to być najtańsze 50, ale będziecie się liczyć z tym, że przeważająca większość odcinka będą stanowiły skutery, bo zazwyczaj skutery właśnie są najtańsze, czy po prostu wybrać najlepsze z najtańszych 50. Dzięki temu odrzucimy sobie chińskie dziadostwo w kwocie na przykład 1000 zł za egzemplarz. Wybór należy do Was, piszcie w komentarzach, a teraz jedziemy z najtańszymi motocyklami o pojemności 125 cm sześciennych. No i zaczynamy od miejsca 10. WK Bike 125 Sport. Tak, to jest być może znany Wam sprzęcik marki WK Bikes. Jest to w całej swojej okazałości motocykl o pojemności 125 cm sześciennych, pochodzący z Chin. Niestety z Chin, niemniej nie zawsze chińskie znaczy słabe. Jeżeli szukasz nowoczesnej stylistyki, tanich, ale dobrych podzespołów oraz nutki drapieżności, będziesz musiał nieco opróżnić skarbonkę, ale być może nie odczujesz tego aż tak, bo pamiętajcie, to 10. najtańszy moto o pojemności 125 cm. To co otrzymujesz to stylizacja na lata 80. z mało inspirującym, ale ekonomicznym 4-suwowym silnikiem. Mimo, że nie jest to zły sprzęt, prawdopodobnie nie poderwiesz na nim żadnej dziewczyny w lokalu lub klubie. Może jedynie w klubie GoGo, ale tam raczej musisz za to zapłacić. WK Sport jest powiedzmy dla nastolatka, którego nie bawi super sportowy wygląd i super osiągi. Cena to 1900 funtów za granicą. Jeżeli nie chcesz tyle wydawać, możesz kupić gołą wersję 125R, a zaoszczędzisz kolejne 200 funtów lub jeszcze lepiej. Kup sobie wersję Trail za jedyne 1500 funtów. Ja umieściłem go na miejscu 10, ponieważ pod lupę wziąłem sobie wersję, powiedzmy, no tą najdroższą. KSR Code X. Jeżeli chcesz być zaskoczony, jak wiele dobrego moto możesz uzyskać w tego rodzaju sprzęcie, kup sobie KSR Code X. Tak, może to być zwykły, goły podmiejski jednoślad, który jeździ i porusza się bardzo zwinnie wśród zgiełku miasta. Silnik jest wystarczająco przebiegły, aby odważyć się na przemierzanie dwupasmowej jezdni. KSR, dawniej Generic, to austriacka firma, która wykazuje się wzornictwem i ogólnie jakością. Produkcja odbywa się w Chinach, ale są to dobrze zbudowane motocykle. Nie użyto tutaj najtańszych z najtańszych podzespołów, więc raczej macie pewność, że moto ten nie rozleci się po przejechaniu 50 km. Sprzęciki te, jako ciekawostkę dodam, są objęte 2-letnią gwarancją. Cena 8700 zł. Kymco Cup Pike 125. Jest to rodzaj taniego moto, który powinien zachęcić wielu młodych ludzi do jazdy na jednośladzie. Cup Pike pochodzi od szanowanej tajwańskiej firmy. Znacie tą firmę, nie jest to firma krzak, im raczej możemy zaufać. Nagi wygląd, rurowa stalowa rama i cyfrowy wyświetlacz, to wszystko zasługuje na uwagę. Chociaż silnik Cup Pike'a nie jest tak potężny, to i tak idzie on całkiem nieźle. Aha, jeszcze tutaj dodam, jeżeli interesuje Was specyfikacja każdego omawianego sprzętu, to mogę zamieścić odnośniki w opisie pod tym filmem. Nie sądzę jednak, żeby było to konieczne, bajecznie łatwo znajdziecie to w necie. Nie chcę po prostu Was zanudzać, ponieważ nie każdego z Was interesują wszystkie motocykle, powiedzmy 2-3 z nich przypadną Wam do gustu, a reszta raczej nie. Cena Cup Pike'a 8200 zł. CPI SUV 125. Stylistyka bardzo fajna, jakbyśmy wrócili do korzeni motoryzacji w odniesieniu do jednośladów. Pięciobiegowa przekładnia, masowe opony terenowe i tajwański producent czynią z CPI SUV dobrą propozycję. Na moto oferowana jest 2-letnia gwarancja producenta i w sumie taka powinna być wystarczająca. Nie sądzę, że będziecie chcieli taką 125 używać więcej niż 2 lata, ponieważ nie oszukujmy się. Są tańsze, a tak naprawdę i lepsze propozycje, niemniej siódme miejsce jak najbardziej zasłużone. Jest to moto o łagodnym statusie kultowym wśród właścicieli i być może poradzi sobie z odrobiną zabawy terenowej. Cena 7700 zł. Puls Adrenalin 125. Adrenalinka ta utrzymywała się przez jakiś czas w topce sprzedażowej motocykli swojej klasy. To był ich najlepiej sprzedający się egzemplarz i osiągnął szczyt sprzedaży na poziomie klasy tych motocykli. Jest to klasa oczywiście 125. Adrenalinka ta ma fajną stylizację,
Koła natomiast są tutaj szprychowe, zastosowano jednak tarczę na obu końcach oraz skrzynię pięciobiegową. To naprawdę świetny moto i szczerze nie byłoby mi wstyd nim jeździć. Części są łatwe do zdobycia, jeżeli coś pójdzie nie tak, kupisz je na przykład na eBayu, niemniej będziesz musiał zapłacić te kilka dolarów za przesyłkę, ponieważ w Polsce na Allegro próżno szukać części do tego moto. Cena 7200 zł. Panther 125. W zestawieniu mówimy o doskonale nadającym się do użytku, w pełni funkcjonalnym motocyklu podmiejskim o pojemności 125 za mniej niż 10 tysięcy. Pantherka ta może być w czołówce naszych ekonomicznych maszyn. Jest to także idealny moto dla początkujących. Ma nawet wskaźnik pozycji biegów, co szczerze nie należy do częstego zjawiska, nawet w motocyklach kosztujących 5 razy tyle. Jeżeli szukasz nieskrępowanego codziennego transportu, no to znalazłeś. To jeden z tych motorków, który polecany jest dla nowicjuszy lub po prostu dla szkół treningowych. Mam tu na myśli naukę jazdy. Niemniej niestety jeszcze nie w Polsce. Cena taka sama, 7200 zł. Monza 125. Jest to włoska klasyczna stylizacja na skuterze dalekowschodnim. To nie jest zły skuter. Wygląda on dosyć dobrze. Również wystarczająco dobrze jeździ. Automatyczny, chłodzony powietrzem silnik czterosuwowy nie ma ogromnej mocy, ale prędkości osiągane na nim przekraczają te 80 km na godzinę. Skuterek ten może nie zyskać zbyt wielu kumpli na zlotach miłośników skuterów, ale jednak pozwoli on wam zaoszczędzić kupę kasy. Z opinii użytkowników wywnioskowałem, że dosyć rzadko psują się w nim części. Jedynie co ludzie wymieniają to olej i czasem żarówki. Cena 6700 zł. Max 2 zastępuje znanego Maxa 1, a wersja ta nie jest złym, małym, nagim motorowerem. Silnik ma 9,6 konia mechanicznego oraz pięciobiegową skrzynię. Do tego dochodzą 18-calowe koła, przednia tarcza, bo z tyłu jest bęben, no i cyfrowy licznik prędkości. Mamy tutaj jeszcze obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa. No czyli podstawy, niemniej jakże ważne. Został zbudowany z myślą o praktyczności, a więc wyposażony jest standardowo w niskie siedzisko wysokości i tutaj ciekawostka 770 mm. Ma też tylny bagażnik. Zapamiętajcie sobie tą liczbę, ponieważ jest ona dosyć standardowa. Jeżeli chcecie kogoś zaskoczyć, po prostu będziecie ją pamiętać. Cena 6200 zł. No i przechodzimy do topowej dwójki. Ceny tutaj są mniejsze niż 5000. AJS Exactly 125. To może nie jest najlepszy sprzęt, który oferowany jest przez AJS, znana wam marka z moich filmów, zobaczycie sobie film o najdroższych motocyklach na świecie, tam ona na pewno wystąpi. A wracając, nie jest to najlepszy sprzęt właśnie, o którym wspomniałby twój tata, ale wciąż nosi imię słynnej marki. No i tu właściwie kończą się podobieństwa. Nowoczesna marka AJS zrobiła budżetową ofertę motocykli i skuterów, a nie klasycznego brytyjskiego motocykla. W tym niedrogim skuterze otrzymasz zupełnie nową podstawową maszynę o pojemności na 125. Mamy tutaj tylko jednoroczną gwarancję, no i prosty chiński sklonowany styl z silnikiem o mocy 6 koni. To podstawowy, ale raczej niedrogi transport, którego natomiast jednak nie polecam. Wolałbym dołożyć tego tysiaka i mieć coś znacznie lepszego lub po prostu używanego. Poza tym nie ma zbyt wiele zdjęć na necie tego skuterka. Cena równe 5000 zł. I miejsce pierwsze tego zestawienia, Lexmoto Arrow 125. Kask i kombinezon tekstylny mogą często kosztować więcej niż ten zupełnie nowy moto w stylu podmiejskim. Może nie jest najlepszym moto o pojemności 125 cm na rynku, niemniej są tańsze, których nie polecałbym za żadne skarby, ale myślmy o tym jako o jednorazowym sprzęcie do nauki. Uruchom go na kilka lat przed zakupem nowego sprzętu, zobacz jak działają motocykle i ewentualnie się potem zdecyduj, czy chcesz iść tą drogą, rozwijać swoją pasję, kupić coś droższego. Na tym sprzęcie raczej po prostu będziesz się na początku uczył. Silnik jest uchłodzony powietrzem, ma on moc 10 koni, no i spełnia swoje zadanie. Jeżeli masz mały budżet, kup ten model, tylko potem nie narzekaj, że mogłeś dopłacić do czegoś lepszego, tudzież używanego. To wszystko w tym zestawieniu. Ceny były podawane jak zawsze po przeliczniku. Każdy już umie na moim kanale dodać te kilka procent do wartości pojazdu czy tam motocykla na rzecz podatków i papierów. Także to by było na tyle, ja czekam na wasze komentarze odnośnie tego, o czym mówiłem na początku odcinka. Wbijcie jeszcze na mój drugi kanał, którego już reklamowałem kilka razy, link macie w opisie. No i to wszystko, do usłyszenia, cześć!